W dzisiejszym odcinku ponownie ukradniemy sobie serio Dreama, a mianowicie zagramy sobie w Minecraft Deathswap razem z Mandziem, który właśnie mnie leje. Minecraft Deathswap jest to seria, w której co 5 minut ja w tym przypadku z Mandziem zamieniamy się swoimi pozycjami i naszym zadaniem jest zrobienie pułapki, żeby zabić drugiego przeciwnika. Kto zabije drugą osobę, wygrywa, a jeżeli ktoś z was jeszcze do kanału subskrybuje, to zachęcam bardzo gorąco, ponieważ dalej bardzo dużo osób tego nie robi, także byłbym bardzo wdzięczny. No i tak jak mówiłem, seria jest inspirowana by Dream i w komentarzu możecie też napisać, kogo byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku, bo planuję zrobić z tego taką fajną serię, bo wydaje mi się, że to może być fajny competitive dla twórców. Także napiszcie w komentarzu, kogo wziąć następnego, a póki co ja już nie gadam i życzę wam miłego oglądania. Dobra, Mandziula, jesteś gotowy? Zawsze jestem gotowy. Podwójne w 5, dokładnie. I zasady są takie, że my nie możemy się zabić mieczem i tak dalej, co nie? Musimy się zabić pułapkami. Czy jesteś, Mandziu, gotowy? Jestem zawsze gotowy. Dobra, to ja wpisuję komendę i Deathswap właśnie się zaczyna. O, dobra, poszło. Co 5 minut, tak mi się wydaje. Dobra, no to szybko, Nether przed 5 minutami. Nie. Do Netheru nie wchodzimy, bo to jest free win tak naprawdę. Do Netheru nie wchodzimy, tylko overlap, żeby nie było, dobra? To jest taka jedyna zasada, której musimy się trzymać, tak. Tylko martwy. Dobra, nie będę tego mówił. Okej, Nexo już obraża idola, szybko poszło. Dobra, mrok suba u niego. Ja lubię Remka, zostaw go. Dobra! Ty lubisz wspierać martwych streamerów, dlatego też mnie subujesz. Dokładnie tak. Mam fajny pomysł jak tego, ale potrzebuję koniecznie jednej rzeczy, bo to będzie potrzebne na 100%, nie? Nie będę mówił co? Okej, Stone Age, szybciutko, super mandzio. Nie. Skąd taki pomysł? Skąd w ogóle taki pomysł, że to może być wiaderko? Nigdy w życiu, mandzio. Ja w ogóle patrz, widzę, że serduszka na tabie. Opoka, a to rzeczywiście. Czyli może być ciekawie, dobra. Tak, ty również będziesz miał moją liczbę serduszek, czy nie? Tak. Okej, unsafe, time sign swap. Okej, bo mamy... Nie, czekaj. To zaraz się powinno swapować, stary. Czyli to randomowo może się swapnąć nawet. Tak, o, chyba fuck, to może być chyba randomowe. O nie. Dobra, stary, ja mam pomysł na tego, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Jeżeli uda mi się ciebie zabić za pierwszym razie, no to jestem szefem totalnym. Trochę ci przyznam, że wtedy byłbyś, to prawda. No wtedy byłbym chyba, miałbym Rix plus 1000. Dobra, no ja mam pułapkę przygotowaną. Tylko jest jeden problem. Nie mam pułapki przygotowanej, nie. Tylko jest jeden potężny problem, stary. I to jest problem w postaci tego, że dalej nie swapuję. Czyli mam chyba te 5 minut jednak, tak mi się wydaje. No ja się całkowicie inaczej przygotowuję niż ty, jak tak patrzę. Mhm. No ja poszedłem w pierwszą pułapkę, co nie? Aczkolwiek wiesz, to na początku wydaje mi się, że najpotężniejszym, by the way. Najlepszym wyjściem z tego byłoby zrobienie rzeczy, które pomogą ci przetrwać cokolwiek. W moim przypadku na pewno będzie to... Rozum, godność. Będzie to rozum, godność, dokładnie tak. Będzie to, bo wydaje mi się, że będę zrzucany. Tak zwane wiadro będzie musiało być walone. No, ale Mandzio, nie rób wiadra, proszę cię, szanujmy się. A no co, nie potrafisz wiaderka walnąć? Ale, no potrafię, ale także na początku. No, a dlaczego? Takie obiec pułapki na początku, no come on! Obiec pułapki? Po prostu się boisz tej pułapki i tyle. Ja sobie zrobię inną pułapkę. Mam mniej więcej pomysł, tylko mam nadzieję, że ten swap będzie odliczany. Okej, okay, on jest chyba co 5 minut, wiesz? Jest, ale jesteśmy w unsafe miejscu, no może to walnąć kiedykolwiek. Ja też nie wiem do końca, jak to działa, nie testowałem tego plugina, jak mam być szczery. Stary, ja ci powiem tak. No moje przygotowanie przez te 5 minut jest tragiczne. Więc a przygotowanie przez te 5 minut jest takie se. O. Swap ich za 10 sekund! 7 sekund. Nieprzygotowany jestem. Dobra. Dobra. O, siema! Nie jest tak źle. Myślisz, że wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Tak, już wyszedłem. A, dobra. No to myślałem, że pójdzie mi lepiej. Okej. Okay. Ale dzięki za żelazo. Proszę, no niestety, nie zapomniałem je zebrać, nie pomyślałem. Haha, oj, Nexe, dobre miejsce mi dałeś tutaj, dziękuję ci ślicznie. Tam było coś słychać, ja wiem, się boję trochę. Oho, Nexe! Ajajaj. Dobra, no nic, no ja lecę. Jesteśmy aktualnie w tej spacie, mam 5 minut. Już nie masz 5 minut, już masz 3 minuty 30 sekund, no bo tak, chcę ci przypomnieć. Ale. Ale mam pomysł! Myślałem, że będzie ciężej ci ten lód rozkopać, jak mam być szczery. O mój Boże, Nexe, to aby, żeby nie było za ciężko. Na pewno potrzebuję jednej rzeczy. W sumie to dwóch, ale na te na dwie mnie nie stać, unlucky. O, idealnie, właśnie tego szukałem! Dzień dobry! Nie widzę tego, jak mam być szczery. Hem! Dobra, powiem tak. Nie chcę być szmatą. Tak.
i nie chcę się zakablowywać, znaczy nie chcę robić rampy do góry od razu. Dlatego dam ci szansę tym razem. Okej, okay, okej, okay. Miło z twojej strony, dziękuję. Liczę na to samo. Przyjaciel po prostu. No dokładnie tak. Ale jest słaba, w sensie nie widzę tutaj nic, co mogłem tego. A bez słowa 3 sekundy! Co? Aha! Aha, nie zauważyłem! Ja też nie! Okej, okay, czy... No jakie gówno. Czyli totalne. To nie jest co 5 minut, okej, okay, czyli ty widzę... Jezu, jakie gówno totalnie, nie zauważyłem, że słabsza ja 3 sekundy, pierdobra. Ale by to zmieniło wszystko. Stary, to by totalnie wszystko zmieniło. No nie... Ale to nie fair jest to ta... Nie no, jakie gówno, no więcej nie miałem sobie zrobić. Oh, yeah. No powiem ci, tam podobną sytuację. Aj, so bad. Nie, no ty jesteś w jakimś random, kurde, gówno miejscu jesteś. Totalnie na środku niczego. Dobra, to musi być na pasku koniecznie. Potrzebuję trochę tego. Okej, okay, jestem sobie... nie jesteśmy bezpieczni jak coś. Wiem, widzę, a. Dziękuję za info. Nie ma problemu, stary, ja właśnie ginę jak coś. Nie żartuję, ja właśnie ginę. A w sumie idealnie, bo jeżeli akurat teraz giniesz i by nas łapnęło, nie jesteśmy safe. Dobra, przeżyłem jakoś. Monster Hunter, gratuluję. Czy tam było 50 zombiaków? Bo ja też miałem tam problem ten. Stary, jestem skończony. Moja pułapka nie wyjdzie, bo mnie zombiaki zabarkadowały. O nie! O, spierdzieliłem właśnie moją pułapkę. Właśnie spierdzieliłem moją pułapkę. Dobra, ale nie wiem nawet dlaczego się spierdzieliła. Nie kumam dlaczego się spierdzieliła. Ale ja spoko, mam tragedię. Dobra, no ja czekam na słapa, no nic tutaj nie wykombinuję. Ja wykombinuję, ale... Zginąłem. 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 A ty też zginąłeś. Idealnie. Ty też zginąłeś. Ale ty pierwszy. Ty pierwszy. No nie. Ty pierwszy. No nie. Wiesz czemu? Ja nie miałem starych HP. Ani żarcia, bo mi żarcie zostało w tym. Ajajaj. Ja już wodę wylewałem pod nogi. Ja bym to przeszedł. No ale będzie, słuchaj. No zginęliśmy oboje. To co? No chyba jakiś rematch, co? Chyba jakiś rematch trzeba. Możemy dalej. Możemy jeszcze jedno. Let's go. No i to jest już ostateczna walka. No co mogę powiedzieć? Okej. Okay. Co tam słychać? Ani, wszystko dobrze. A co tam u ciebie, przyjacielu? No jest słabo, no, jestem na jakimś gównie. Jak mam być szczery? Ja jeżeli spokojnie. Jestem szczery, też jestem na gównie, nie martw się. Mhm, co znalazłeś, przyznaj się. Nic takiego ważnego. Mhm. Gówno totalne generalnie, wiesz? No, czyli pewnie znalazł jakąś wioskę czy coś. Nie no, co z nie? Dobra, rzeczy, które mi są totalnie potrzebne do zwyciężenia. 2 minuty. No, to chłop już ma żelazo. Fantastycznie. No, słucham, co? Co ci się nie podoba? To był golem, nie? 100%. Jak? Tak, to był golem. No. Jeżeli chciałeś słabego przeciwnika, mogłeś poprosić jak Mikiego. Powiem tak. A, no nie powiem nic, bo generalnie słab jest za 4 sekundy. Dobry trap. Przeteleportowało cię na górę, to nie? Tak. Na górę cię przeteleportowało. Ja pierdzielę. No to był trap na ostatnią sekundę, dostał. Ale to dlatego, to nie jest pewne 5 minut. To nie jest to 5 minut, to jest od 3 minut w górę chyba. Ajajaj. Ale dobra, przynajmniej żarcie free. No ja szukam, nie będę ukrywać. Lawa. Lawa jest najlepsza. Ale że lawa. Ponawianie taktyk, no mandziu, no come on. No sorry, Nexe, no taki jestem, mało kreatywny po prostu. No stary, no szanujmy się. No sorry, mordo, ale taki po prostu, nie najkreatywniejszy człowiek. Może lawa, boisz, to będzie zaraz. Też właśnie się boję, że ten dev swap może być w każdej sekundzie, ostatnio był na 5 minutach równych. Tu, 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 tu. Szukam jakiejś pułapki, ale nie, no niestety nie jestem za bardzo kreatywną osobą, jaką być szczery. A takie nieprzygotowane researchu nie zrobił do odcinka. Właśnie zrobiłem, tylko że tutaj nic nie ma. Ciekawego. Cały czas, stary, cały czas kontroluję tylko moment. Czy już przypadkiem nie ma słapu zaraz. Ja się non-stop na to gapię. Ja pierdzielę.
Dobra, ale mam fajny pomysł. Mam fajny pomysł, który może wypalić. Może, ale nie musi. To jest najgorsze. To jest właśnie najgorsze. Ja powiem ci tak, ja zrobiłem sobie łóżka, żeby się zespawnić przynajmniej szybciutko. To jest najważniejsze. A to byłoby dobre, bym poszedł do netheru i bym tylko rozstawił, wiesz, łóżeczka wokół, żebyś kliknął przypadkiem i się wysadził. Czaję, czaję. No dobra, powiedzmy, coś przygotowałem, ale czy to wyjdzie? No właśnie, ja też nie wiem, czy to może wyjść. No full HP masz, no w sumie miałeś wioskę, więc to problemu z żarciem nie będzie. Też masz full HP niestety, cały czas patrzę na twoje HP. Powiadomienie jest chyba 10 sekund tego, nie? 10 sekund. Powodzenia! Ja pierdzielę. Oh shit! Jest! 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 To samo! To samo! To samo zrobiliśmy! Nie, 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 wiadro udane. O! 2-1! To było tak nisko! GG? Jakie 2-1? 1-1 jest. GG, widzowie! Wtedy zginąłeś pierwszy. Dobra. 1-1, dobra. 2-1. Dobra, inaczej. 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 1-0. 1-0. Aha! 1-0, bo też ty zginąłeś. Dobra, widzowie! Jak chcecie rewanż z Mandziem, lajkujcie komentarz, to lajkujcie film w górę. No, dobra, nie słychać go. Co ty tam mówisz, Mandzia? Bo nic nie słychać. Dziękuję pięknie za oglądanie, widzowie. Jak chcecie rewanż z Mandziem, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i subskrybujcie kanał. Pa, pa!